co najmniej 225 tys. Opakowań do palacza Chin. O wartości blisko 7 milion złotych sprzedali w ciągu 4 lat wrocławscy gangsterzy, na czele których miał stać Bartłomiej. Postscriptum Jankes, przyboczny osławionego bossa dolnośląskiego półświatka, niejakiego Bolka. Sprzedawany jako pochłaniacz wilgoci, syntetyczny narkotyk może prowadzić do ostrej niewydolności nerek oraz niewydolności wątroby, a nawet śmierci przy dłuższym zażywaniu. Do sądu trafił właśnie akt oskarżenia przeciwko 19 osobom zamieszanym w handel tą trucizną. Policjanci rzeszowskiego CBS kreskowane P rozbili gang handlujący na Podkarpaciu marihuaną oraz dopalaczami, głównie pochodnymi mefedronu. Przestępcy. Służby zaalarmowała Gazeta Wrocławska, która w maju ubiegłego roku informowała, że na terenie Wrocławia działa co najmniej jedna zorganizowana grupa przestępcza, wprowadzająca na rynek szkodliwe dla życia i zdrowia substancje, TZW. Dopalacze. W efekcie jej działalności tylko w lutym i marcu 2016 roku 19 osób trafiło do szpitala na oddział toksykologii. Dopalacze sprzedawane są we Wrocławiu między kropka i neutron. W wynajmowanych lokalach. Kiedyś miały szyldy lombardów albo punktów kseroczynnych całą dobę? Dziś coraz częściej są to lokale, które nie mają żadnego szyldu. Tylko zasłonięte okna i drzwi oraz własny monitoring, wskazywali dziennikarze. Śledztwo wszczęła prokuratura okręgowa we Wrocławiu, ale po kilku miesiącach przejął je Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu DS. Przestępczości zorganizowanej i korupcji prokuratury krajowej. Okazało się bowiem, że handlem dopalaczami zajmują się członkowie TZW. Gangu Bolka, silnej grupy przestępczej, która zaczynała od kradzieży samochodów, a potem zajęła się dystrybucją narkotyków. Centralne Biuro Śledcze Policji zlikwidowało na Pomorzu jedną z największych fabryk klefedronu w Europie. Ta psychoaktywna substancja, nazywana Skoordynowana akcja śledcze ustalili strukturę grupy, zleceniodawców, logistyków, kurierów, magazynierów i sprzedawców dopalaczy. W czerwcu BR funkcjonariusze wrocławskiego CBS kreskowane P wspierani przez kilkudziesięciu antyterrorystów z samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego Policji oraz Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji wkroczyli do kilkunastu mieszkań i domów we Wrocławiu. Zatrzymanych zostało 15 osób, w tym lider grupy, Bartłomiej. Postscriptum Jankes, jeden z zastępców osławionego Bolka, i jego współpracownicy, Rafał Godzina. Sandał, Jacek Licz. Grzyb, Jerzy Kelwin. Kropa, oprócz tego zamknięto sklep z dopalaczami przy ul. Oleśnickiej we Wrocławiu. Podczas przeszukań policjanci zabezpieczyli znaczne ilości narkotyku oraz maczety, używane przez gangsterów podczas starć z konkurentami. W ciągu kolejnych miesięcy liczba podejrzanych wzrosła do 19. Wszyscy członkowie grupy są doskonale znani policji. Byli wielokrotnie karani. Już 11 grudnia do Sądu Okręgowego we Wrocławiu trafił akt oskarżenia przeciwko gangsterom. 7 z oskarżonych przyznało się do stawianych zarzutów i zgodziło się na dobrowolne poddanie się karze, proponując dla siebie kary od 2 lat więzienia wzwyż. Z ustaleń śledczych wynika, że oskarżeni wprowadzili do obrotu co najmniej 225 tys.